Witamy Państwa serdecznie. Rozmowy strajku, komentarze dnia. Kamil Łukaszek, Maciej Wiśniowski. Dzień dobry Państwu. Kamil, będziemy rozmawiali o nowych zasadach użycia broni, rychło w czas. Chciałbym, żebyśmy pogadali o wspólnym stanowisku przewodniczących parlamentów znanych mocarstw światowych Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy, bo to jest ważne, co oni tam wypisują. Wbrew pozorom może mieć większe konsekwencje niż nam się wydaje. I no cóż, kiedy program nie nabiera rumieńców, to zawsze trzeba sięgnąć po pana ministra spraw zagranicznych Sikorskiego, bo wtedy jesteśmy rozkosznie pewni, że coś powie dowcipnego, boki zrywać jak świeże wiśnie, jak się u mnie mówiło. Będziemy zatem i o nim mówić. Zaczynajmy. Nowe zasady użycia broni, które przedstawił, to jest projekt jeszcze rozumiem, które przedstawił minister Kosiniak-Kamysz, mówił o tym też premier, oczywiście podłączył się prezydent. Cóż by się stało, gdyby on się nie podłączył do jakiejkolwiek inicjatywy. Jest dla mnie rzeczą interesującą. Chcę od razu powiedzieć, że ja, być może ty będziesz miał inne zdanie, bo nasi słuchacze często żądają polemik między nami. Ja chciałem powiedzieć, że ja tego projektu nie oceniam. Ja go, jak mówił Talleyrand, ja nie oceniam, ja opowiadam. Więc ja tylko chciałem powiedzieć, że żołnierze będą mieli prawo użycia broni w kilku przypadkach, na przykład takich, kiedy jest bezpośrednia agresja, kiedy jest próba odebrania mu broni, kiedy jest zagrożenie życia jego lub osób, które ma ochraniać, przy próbie przekroczenia granicy. Ale są też nowe zasady dotyczące użycia broni na terenie Polski w trakcie pokoju, bo do tej pory było tak, że użycie wojska na terenie Polski wymagało skomplikowanych procedur prawnych. To jest według mnie ważne i ja powiadam, nie chcę tego oceniać, tylko chcę powiedzieć, że jest zmiana, że jest łatwiejszy moment użycia tej broni. Niekoniecznie on musi być brzemienny w jakieś tragiczne skutki przy jednym podstawowym warunku, dobrym wyszkoleniu żołnierzy. Mówiliśmy o tym kilka razy w naszych poprzednich programach, że do tego typu działań potrzebne są nie wojsko, tylko wyszkolone właśnie oddziały policji, straży granicznej. Wojsko jest od tego, żeby strzelać i strzelać tak, żeby to był strzał skuteczny, a zatem w większości wypadków śmiertelny. Teraz to się zmieni. Jedyne, co mnie rzeczywiście niepokoi, to jest łatwość tego użycia wojska na terenie kraju, ponieważ jak argumentowano, mogą nastąpić przypadki dywersji, ataków, no w każdym razie zagrożenia przez siły zewnętrzne wewnątrz kraju bez wypowiedzenia wojny, bo to zdaje się o to głównie chodzi. Myślę, że to jak wejdzie w życie przyniesie zasadnicze zmiany, czy na lepsze, nie wiem. A jakiego ty jesteś zdania? No to ja oczekuję, realizuję oczekiwania naszych widzów i od razu wchodzę w zajadłą polemikę z tobą. I od razu chciałbym jednak ocenić te zmiany, o których mowa, o których mówi Donald Tusk, przy generalnie jednolitej linii całej klasy politycznej, bo nikt się tutaj nie chce z szeregu wyłamać. A więc po pierwsze są to zmiany, które są w bardzo poważnej materii wprowadzane ad hoc, na bieżącą obsługę bieżących zagadnień politycznych, tych, które teraz wypłynęły na skutek śmierci młodego żołnierza w Polsce, na polskiej granicy i na skutek całego zamieszania na granicy polsko-białoruskiej. A więc to jest ta praktyka zmian w bardzo istotnych zagadnieniach społeczno-prawnych, do których przyzwyczaił nas tak naprawdę PiS. Pojawia się problem i bardzo szybko na użytek gawiedzi robimy efektowne medialnie rozwiązanie.
To jest ta strategia. Ja tutaj widzę po prostu tego rodzaju działanie i to mnie zawsze, zawsze niepokoi. Poza tym, i to jest argument dużo istotniejszy niż ten, który przytoczyłem teraz, choć dla mnie ten pierwszy również był istotny, na te zmiany należy patrzeć w sposób syntetyczny. Trzeba dostrzegać pewną historyczną ciągłość tych zmian, które się odbywają w kontekście podejścia do wojska, roli wojska w społeczeństwie i przyzwolenia pewnego, poszerzania możliwości użycia wojska. To jest, myślę, że to jest bardzo, bardzo istotny element do dyskusji właśnie o coraz to dalej idącym militaryzmie w Polsce. Tak? To jest to kolejny krok do coraz większej militaryzacji Polski i coraz szerszych możliwości użycia armii. Mnie to przeraża tak naprawdę. Istotne jest również to, że tak jak powiedziałem wcześniej, w polskiej scenie politycznej, na polskiej scenie politycznej nie ma sił, które chciałyby się temu przeciwstawić. Ja dzisiaj bardzo uważnie wysłuchałem wywiadu z wiceministrem Sejmu, panem Bosakiem i jest to, o ile... Przewodniczącym Sejmu. Wicemarszałkiem. Powiedziałeś wiceministrem Sejmu. Przepraszam najmocniej, wicemarszałkiem Sejmu. Dziecko mi weszło do domu i od razu nastąpiła pewna dekoncentracja uwagi. Z wicemarszałkiem Sejmu, oczywiście Bosakiem. I o ile Bosak w pewien sposób w ostatnich miesiącach można go było szanować za pewien realizm polityczny, takie wyczucie pewnej równowagi, balansu politycznego, o tyle to wystąpienie, ten wywiad w Radiu Z był straszny, był po prostu straszny. Bosak zapytany o to, czy polski żołnierz na granicy powinien mieć prawo do używania broni ostrej i powinno być to w taki sposób, w jaki robi to teraz Donald Tusk, rozszerzany, powiedział, że tak, owszem, polski żołnierz powinien mieć do tego prawo. Zapytany dlaczego, powiedział nie mniej, nie więcej tyle, że dlatego, że spotyka się z zagrożeniem ze strony wieloetnicznego tłumu. No i teraz, kurczę, pomyślmy nad sensem tego, co ten człowiek powiedział. Sam fakt tego, że tłum jest wielonarodowy czy wieloetniczny, ma być powodem wystarczającym do tego, żeby do niego strzelać. To jest to, co powiedział Bosak. To jest istota przekazu, tak? To jest istota przekazu. To jest dowód konieczny i wystarczający dla niego, tak? No to jest masakra. Ja cały czas wczoraj rozmawiając o tym, czym jest skrajna prawica w Europie, ja powiedziałem, że skrajna prawica podnosi argumenty francuskiego identytaryzmu i to jest właśnie ten argument. Dla nas zagrożeniem jest wieloetniczność. Sama w sobie i to do tego argumentu jakby no nie dyskutujemy z nim. On ma charakter aksjomatyczny. Stosujemy go a priori. Wieloetniczny znaczy groźny. Inny znaczy groźny. I Rymanowski nie dyskutuje z tym również, tak? Z tego rodzaju postawionym argumentem. Oczywiście być może jacyś intelektualiści będą dostrzegać jednak zagrożenie w tym, że o sprawach naprawdę ważkich, o tym, w jaki sposób funkcjonuje armia w społeczeństwie, jaki jest charakter cywilnej kontroli nad armią, decydujemy doraźnie, z powodu doraźnych zagrożeń, a tutaj zmiany... Z piątku na sobotę, tak. No tak, zmiany, tak. Zmiany idą bardzo daleko. Ja przypomnę to, o czym pisała Naomi Klein w Doktrynie Szoku, że w momentach, które wywołują pewne emocjonalne rozedrganie,
rządzący wprowadzają pewne zmiany, daleko idące zmiany, które to zmiany mają mieć efekt właśnie tylko doraźny, ale summa summarum, na ostatku rządzący nigdy się z tych zmian nie wycofają. Tak. A my o tym nie rozmawiamy, tak? Oczywiście. No i Boże mój, jeśli my mówimy dalej w drugim kroku o tym, że wojsko, można będzie używać wojska do działań na terenie kraju bez stanu wojennego czy bez stanu wojny, to jest coś strasznego. Ja chciałbym przeciwko temu protestować. I robi to premier, który wyrósł na solidarnościowym etosie, wyrósł na krytyce stanu wojennego, tak? A teraz w tym momencie on mówi, że wojsko będzie mogło rozwiązywać konflikty na terenie kraju, będzie mogło być używane do tego. A więc no ja, dlaczego nie użyć mniejsze od pułku zgrupowanie wojska, to jest, no szkoda, że nie ma Podgórskiego. Batalion. Ale dobra, batalion. Można użyć batalionu pancernego, żeby, rozumiemy, rozgonić rolników strajkujących na granicy. Tak, oczywiście. No bo no, kilka miesięcy temu mieliśmy strajki na granicy polsko-ukraińskiej. Polscy rządzący mówili o tym, żeby strefę przygraniczną uznać za obiekty strategiczne dla funkcjonowania kraju. Ergo, następnym razem jak strajkujący postawią swoje ciągniki, żeby blokować granice czy blokować tory wiozące ukraińskie zboże, no to Tusk zdecyduje, że wysyła batalion, jak już wspólnymi siłami ustaliliśmy, pancerny, po to, żeby tych rolników rozgonić. No jeśli to jest, wiesz, probierz funkcjonowania społeczeństwa, no ja mam najgorsze skojarzenia, kiedy używa się wojska w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Nie bez powodu są jednostki siłowe inne niż wojsko. Nie bez powodu policja ma swoje struktury antyterrorystyczne. Kiedy ja myślę o użyciu wojska w celach zapewnienia wewnętrznej stabilności kraju, to mi się oprócz wspomnianego Jaruzelskiego, na którego to jest zupełnie inny temat, jak oceniamy Jaruzelskiego, ale oprócz Jaruzelskiego przypomina mi się Pinochet i Videla, bo oni takie rzeczy jeszcze robili, tak? Wielcy demokraci, tak? No, oczywiście. Tak. Ale chcę powiedzieć, że te wystąpienia, znaczy te propozycje właśnie, tak jak mówiłeś, robione ad hoc, robione doraźnie i robione pod publiczkę, nie wykluczamy przecież tego całkiem, trafiają na podatny grunt. Otóż Ibrys na zlecenie Rzeczpospolitej przeprowadził ankietę i zadał pytanie, czy żołnierze Wojska Polskiego stacjonujący na wschodniej granicy powinni używać broni w przypadku siłowego przekroczenia granic przez migrantów. I tak odpowiedziało 85,7% badanych, 57,8% zdecydowanie tak, 27,9% raczej tak. Przeciwnego zdania było 10,7%. Opinii w tej sprawie nie miało 3,6%. To znaczy, że społeczeństwo jest gotowe do tego i ja myślę, że ono samo tego nie wymyśliło, tylko jest efektem tej prowadzonej od dłuższego czasu tej takiej właśnie propagandy i tej narracji w ogóle, tak, że zaduszą nas właśnie ten wieloetniczny tłum. No i oczywiście aprobatę dla użycia broni wyrażają przede wszystkim mężczyźni, 88%, osoby co najmniej 50-letnie, 90% i mieszkający w małych miastach 91%. Ale, i teraz uwaga, to jest interesujące. W strukturze Ministerstwa Obrony Narodowej mamy wiceministra Pawła Zalewskiego, który powiedział, co następuje. To bardzo ważne. Nie możemy poluzować zasad użycia broni, bo to może doprowadzić do tego, że będą zabijani migranci po polskiej stronie, ale również, że będziemy mieli wymianę strzałów z białoruskimi kagiebistami. Jest koniec cytatu. Zalewski zaznaczył, że jest zwolennikiem utrzymania tej operacji, która jest na granicy, ale powiedział, że jestem przeciwnikiem sytuacji takiej, w której mielibyśmy strzelać i zabijać emigrantów.
Jestem przeciwnikiem sytuacji, w której mielibyśmy zmienić charakter tej operacji, która ma miejsce na granicy, z policyjnej na wojskową. To jest oczywisty absurd, bardzo szkodliwa rzecz. Nie zgadzam się na takie pomysły, które przedstawiła Konfederacja. Koniec cytatu. I odniósł się też do decyzji premiera Donalda Tuska, który zobowiązał szefa MON do przygotowania właśnie przez weekend, uwaga jeszcze raz, zmian w prawie. I mówi Zalewski, to jest absolutny absurd, żeby w ciągu weekendu wypracować nową koncepcję. Jestem zwolennikiem utrzymania tego, co jest na granicy, czyli operacji policyjnej. Chodzi o to, by nie wpuszczać emigrantów, a nie do nich strzelać. Jeżeli ktoś naprawdę wyobraża sobie, że naszym zadaniem powinno być strzelanie do emigrantów, tak jak chce Konfederacja, to chce wojny z Białorusią. Tego dokładnie chce Łukaszenka i Putin. To doprowadzi do wojny. No, ja myślę, że szykują się nam zmiany personalne w Ministerstwie Obrony Narodowej i zdaje się, że parę razy o panu Zalewskim się krytycznie wyrażaliśmy i zasadnie i było za to, i było za co, ale teraz w tym miejscu chciałem się jednak panu ministrowi ukłonić. Dlatego, że to jest umiejętność. Jeżeli prawie 90% ludzi w Polsce chce, żeby strzelać do migrantów, facet, który patrzy trochę dalej niż z poniedziałku na wtorek i z piątku na sobotę, jest w zasadzie wśród ślepych jednooki królem. No to jest głos, którego naprawdę nie spodziewałem się już na pewno nie od Zalewskiego. Nie wiem, co nim rządzi. Inna rzecz. Ale przyznasz, że ten głos jest no, jakimś może nie balsamem, ale przynajmniej no, choćby jakąś nadzieją, promyczkiem, wszystko jedno, jaskółką. No to ja w kontrze do Zalewskiego przedstawię dwa inne wydarzenia, czy dwie inne opinie, które nam jakoś chyba w ostatnich dniach na strajku uciekły. Chociaż nie wiem, może o tym wspominaliście z Bojanem. Warto podkreślić, że ostatnio Kosiniak-Kamysz spotkał się z Polskim Związkiem Łowieckim. A więc do obrony kraju i do obrony wschodniej granicy Kosiniak-Kamysz chce zapraszać myśliwych. Znaczy ja chcąc nie chcąc znam nieźle środowisko myśliwych, i mam o nich zgoła nie najlepszą opinię i to nie dlatego, że jestem jakimś, nie wiem, zaraz ktoś będzie pisał, że jestem nawiedzonym aktywistem, przyzwyczaiłem się do tego, ale nie, zgoła nie z tego powodu, tylko środowisko myśliwych to jest środowisko na wskroś elitarnych dziadów z brzuchami, którzy zazwyczaj na tych, no inaczej, na polowaniach ich trzeźwość pozostawia zazwyczaj wiele do życzenia. Oni na polowaniach, szczególnie zbiorowych polowaniach, które są organizowane zimą na drobnego zwierza, na bażanta, kuropatwę, zające, no oni piją w sposób zawodowy. To jest generalnie jedyna grupa w Polsce, która nie jest w sposób ścisły rozliczana z wystrzelonej amunicji. Bo policjant czy żołnierz są, ale nie myśliwy. To jest jedna z ich prerogatyw. Tak? No, liczba wypadków z bronią, w której pan w jakichś majakach alkoholowych myli grzybiarza albo swojego kolegę, bo i takie rzeczy się zdarzały z dzikiem, no, to jest też porażające. No i Kosiniak-Kamysz, sam tutaj, będąc myśliwym z tego co wiem, chce zapraszać Polski Związek Łowiecki do udziału w wysiłku obronności kraju. Dla mnie przyznawanie myśliwym jakichś kolejnych dziwnych, zupełnie z dupy wziętych prerogatyw jest bardzo niebezpieczne, ponieważ to są ludzie, którym ja jestem za tym, żeby ich raczej ograniczać im pewne rzeczy, na pewno częściej kierować na badania psychologiczne, również takie diagnozujące uzależnienia i tak dalej, a nie przyznawać im jakieś funkcje w ramach obrony, o obronności kraju. I wspomniany wywiad z Bosakiem też był bardzo ciekawy. Ja nie wiem, czy Bosak ironizował, czy mówił serio, ale
na chwilę załóżmy, że nie ironizował i mówił serio. Bosak stwierdził, że należy na granicy polsko-białoruskiej angażować ludzi nie tyle związanych z wojskiem, bo ich szkolenie jest często bardzo drogie, tutaj trzeba nauczyć kogoś, nie wiem, obsługi czołgu, jakiejś wyrzutni, skomplikowanego sprzętu. Tylko, że jeśli my mamy tworzyć formacje, które mają nie przepuszczać przez płot migrantów, czy jak on to nazwał, nachodźców, to dzisiaj również Czarnek powtórzył, temat dawno niesłyszany, termin, przepraszam, dawno niesłyszany, to powinniśmy angażować do tego ochroniarzy z dyskotek. No, gratulujemy. Świetny pomysł. No i czy raczej, bo w historii tego rodzaju partii, jak Konfederacja, popularne było tworzenie różnych milicji, które miałyby tłuc ludzi pałkami i tworzenie ich, tworzenie tego korpusu, on tutaj też mówi o korpusie ochrony pogranicza, że tu trzeba myśleć o tworzeniu tego rodzaju formacji, a więc on myśli chyba o tworzeniu formacji z ludzi zaprawionych w różnych bitkach, charakteryzujących się szczególną agresywnością na co dzień i tych ludzi chciałby wicemarszałek Bosak umundurować i puszczać na granicę. No to są straszne pomysły. To są straszne pomysły, ale wiesz co, z tej naszej rozmowy jawi się taki obraz, że z błogosławieństwem państwa utworzy się jakaś grupa paramilitarna w społeczeństwie, która będzie po pierwsze, która i tak już ma wysoki poziom agresji i nieodpowiedzialności przy użyciu środków przymusu bezpośredniego oraz broni, bo to dotyczy tych myśliwych, a także to jest grupa, która do tej pory, mówię przede wszystkim o myśliwych, ale nie tylko, w gruncie rzeczy miała dość wysokie poczucie bezkarności wobec tego, co robili. I uzupełnienie struktur, które są zawodowo przeznaczone do ochrony granicy przez takie grupy, no to jest gotowa recepta na naprawdę tragedię. Z jednej strony podpici wąsaci panowie, z drugiej strony byczki na mefedronie. No, no tak jest. Świeżo po zastrzykach z testosteronu, żeby bicki robić. To im dobrze robi. No już teraz jednak ja porzucę swój obiektywistyczny ton. Źle to wygląda. Znaczy, już powiem ocenę. Źle to wygląda i boję się, że praktyka zastosowania tego wszystkiego będzie przysporzy nam wielu problemów, a nam niestety w danym wypadku tematów do rozmów w tym programie. Zostawmy na chwilę polską granicę, werbalnie oczywiście, bo granica jako taka jest zawsze ciekawa. I chciałbym, żebyśmy się przenieśli do pokojów dyplomatycznych. Otóż spotkali się przewodniczący parlamentów Polski, Estonii, Łotwy, Litwy i Ukrainy. W jakiej sprawie? W sprawie pogłębienia współpracy parlamentarnej w dziedzinie bezpieczeństwa w obliczu eskalacji rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie. I to mi się, ten tytuł już, jeżeli ktoś mówi o bezpieczeństwie, to znaczy, że będzie mówił o wojnie. No i wydali komunikat, w którym oczywiście wyrażają panowie uznanie dla odwagi bohaterstwa obywateli Ukrainy, członków sił zbrojnych, potępiają oczywiście Kreml i Rosję. Są zdania, że oczywiście sankcje są wobec Rosji niewystarczające i należy je pewnie jeszcze wzmocnić i przeciwdziałać ich obchodzeniu. Uważamy, i to już zacytuję, że warunkiem zapewnienia trwałego pokoju w Europie jest zapewnienie Ukrainie miejsca w strukturach euroatlantyckich i oczekujemy, że lipcowy szczyt NATO w Waszyngtonie przyczyni się do określenia nieodwracalnej drogi Ukrainy do członkostwa. To jest bardzo ważne zdanie i zaraz o tym zapewnie pogadamy. Następne jest równie ciekawe, zobowiązujemy się
Ciekawe, czy jakie to ma umocowania prawne to zobowiązanie. Do kontynuowania prac nad dwustronnymi umowami o współpracy w zakresie bezpieczeństwa i ich wdrażania w ramach deklaracji G7 oraz uznajemy zobowiązania dotyczące trwałej, długoterminowej pomocy wojskowej dla Ukrainy za priorytet. Za szczególnie istotne uważamy kompleksowe wsparcie w celu zwiększenia zdolności bojowych Ukrainy w walce z rosyjską agresywną wojną, a także inicjatywy zmierzające do zapewnienia szybkich dostaw broni i amunicji ukraińskim siłom zbrojnym. Zwrócę uwagę, że tu nagle występuje jako nieledwie wojskowy sojusz G7, to jest ciekawe. I oczywiście doceniają panowie perspektywę utworzenia w Polsce wspólnego centrum analiz, szkoleń i edukacji NATO-Ukraina, aby Ukraina mogła się dzielić swoim doświadczeniem w walce z rosyjską zbrojną agresją, co jednocześnie przyczyni się do wzmocnienia zdolności NATO i osiągnięcia pełnej interoperacyjności między siłami zbrojnymi Ukrainy a siłami NATO. No tam oczywiście chwalą Kongres amerykański, że się zgodził na pomoc dla Ukrainy, że wysiłek skuteczny Ukrainy jest bardziej skuteczny bez nakładania, i tu cytuję, ograniczeń naszego wsparcia. Powtarzamy, że Ukraina ma prawo do obrony zgodnie z prawem międzynarodowym, co obejmuje również ataki na uzasadnione cele wojskowe na terytorium Rosji. Ukraina musi być w stanie odpierać ataki pochodzące z Rosji lub okupowanych terytoriów Ukrainy. Cieszymy się, że coraz więcej sojuszników zapewnia Ukrainie wsparcie wojskowe. Estonia, Łotwa, Litwa i Polska będą nadal to robić. No tam oczywiście wzywają do gotowości, ale też jest kolejne ważne zdanie. Popieramy formułę pokoju prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Przywódcy naszych krajów wyrazili gotowość do uczestnictwa w Światowym Szczycie Pokoju w Szwajcarii i wzywamy wszystkie państwa, które szanują zasady i cele Karty Narodów Zjednoczonych, do przyłączenia się do naszych krajów. Postrzegamy planowany Szczyt Pokoju jako wsparcie dla uniwersalnych wartości suwerenności i integralności terytorialnej państw, a jednocześnie jako okazję do podniesienia kwestii globalnego wpływu agresji Rosji, w tym na bezpieczeństwo żywnościowe i nuklearne. Szkoda, że nie wiem, czy tam będzie przedstawiciel Serbii w Szwajcarii, czy nie. No i negocjacje akcesyjne Ukrainy z Unią Europejską są strategicznym celem dla Ukrainy i Unii Europejskiej. Oczywiście będziemy współpracować, deklarujemy współpracę. Jesteśmy przekonani, że nasza wspólna siła Polaków, Estończyków, Łotyszy, Litwinów i Ukraińców jest kluczem do stawienia czoła zagrożeniu ze strony Rosji. No to gratulujemy. No, zachęcamy tam samorządy i udzielamy pełnego wsparcia inicjatywom społecznym i tak dalej. Jeżeli to zostanie, a jest taka szansa, bo to jest przecież tylko to, ty panowie sobie podyskutowali na papierze, no to jeszcze pół biedy. To jest rzecz, która przejdzie do kolejnych kronik, co to sobie panowie wyobrażają, że mogłoby być. Ale te zdania, na które zwróciłem uwagę, czyli właśnie ten o formule pokojowej Zełenskiego, która jest figurą niemożliwą, mówiąc krótko. Nie da się tego zrobić na pomyśle Zełenskiego. Oraz to właśnie przyłączenie Ukrainy do NATO mimo świadomości, bo nie wyobrażam sobie, żeby nie mieli świadomości, że to jest narusza wszystkie zasady przyjmowania do NATO, są według mnie interesujące. A ty? Wiesz co, ja się zastanawiam, co by sobie pomyślał historyk albo archeolog, który za 500 lat dotrze do tego dokumentu i nie będzie znał zupełnie jego kontekstu. Będzie wiedział, że on dotyczy jakiejś wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą, ale będzie chciał sobie dopiero budować obraz tej wojny. I wiesz, co ten historyk i archeolog na podstawie tego dokumentu, myślę, żeby wywnioskował? Że Ukraina wygrywa. Że ta wojna jest blisko końca i właśnie w tym momencie są stawiane ostateczne warunki, które Rosja ma przyjąć, tak jak Japonia przyjęła warunki pokoju zaraz po zbombardowaniu Hiroshimy i Nagasaki. Że to jest, że w tym momencie w Białymstoku, w Pałacu Branickich, bo tam został ten dokument podpisany, odbyło się spotkanie, na którym potężne imperia Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Ukrainy,
rozmawiają o warunkach jednostronnej kapitulacji Rosji. No to jest taki dokument. No jeśli w tym dokumencie czytamy o bezalternatywności dla Ukrainy w NATO, no to kurczę, ktoś chyba nie zrozumiał przyczyn tej wojny. Dlaczego Rosja zdecydowała się na kinetyczne uderzenie na Ukrainę? I to jest znowu ten moment, w którym my widzimy, że Zachód zupełnie nie słucha Rosji, bo o tych przyczynach mówił niedawno Putin, pytany, jak się zapatruje na wstąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej, mówiąc, że nie ma nic przeciwko temu, to jest sojusz gospodarczy, do którego Ukraina ma prawo, a Rosja czuła się zagrożona ze względu na kolejne instalacje kolektywnego Zachodu na Ukrainie. No ktoś tego nie przeczytał, albo nie wiem, nie zrozumiał, albo zapomniał o tym. Tak. Albo rzeczywiście strona tych jastrzębi, czy nie wiem, może słusznie ich nazwać jamnikami, tak? No bo to są armie idące w jakiejś śmiesznej ilości, nie licząc Polski tak naprawdę, i to jest przerażające. To mnie przeraża, wiesz, że bo szczekanie jamników typu Estonia, Litwa, Łotwa można zignorować, tak? Będąc no, dużym zawodnikiem na arenie imperiów światowych. Ale Polska to jest kraj nie bez znaczenia. To jest kraj o sporej armii, to jest kraj o silnej armii. I dlaczego Polska chce firmować tego rodzaju, będąc tak naprawdę najsilniejszym państwem z sygnotariuszy tego listu, no ja tego ni cholery nie jestem w stanie pojąć. Nie czytają po prostu interesu. Ale swojego. To ja ci pomogę to zrozumieć. Zaraz, bardzo proszę. Obiecaliśmy państwu i bardzo proszę. Będzie kłótnia. Nie, żadnych kłótni nie będzie, tylko ja ci pomogę zrozumieć. Otóż odbyła się konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy, uważasz. Mhm. I ona odbyła się, jeśli dobrze pamiętam, w Berlinie. Tak jest, w Berlinie. I tam był pan Radosław Sikorski. I po pierwsze powiedział czym prędzej, niebezpieczeństwo wojny. Niebezpieczeństwo jest dużo bliżej niż wielu chce to przyznać. Na tej konferencji byli, żebyśmy dla porządku kronikarskiego, byli przedstawiciele Ukrainy, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz specjalne pełnomocniczka USA do spraw Ukrainy. To bardzo ciekawe. I oczywiście mówili o odbudowie. Ja bym się jeszcze tak nie śpieszył z tą odbudową. Ale minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba skierował apel do przedsiębiorców z krajów uczestniczących w konferencji. Kuleba zachęcał do inwestowania w Ukrainę, podkreślając, że kraj ten jest otwarty na nowe inwestycje. Zwrócił uwagę na fakt, że Ukraińcy to świetni przedsiębiorcy, z którymi warto nawiązać współpracę. Niech się spyta polskich rolników o współpracę z ukraińskimi... I sadowników, tak, i tak, przetwórców tak, owoców miękkich i mrożonek. No i oczywiście skoro tam panowie i panie mówili o odbudowie Ukrainy, no Kuleba nie mógł przecież tego ominąć i powiedział, no mówiąc o odbudowie, mówił o konieczności dostarczenia zestawów obrony przeciwlotniczej i że systemy są niezbędne do ochrony ludności cywilnej. No, pani Annalena Baerbock, ona jest z Zielonych, czy ja dobrze pamiętam? Tak. To lepiej by się zajęła tym, jakiej partia dostała ciężkie baty, ale to ona powiedziała, że oczywiście potępiła agresję i że Unia Europejska gwarantuje demokrację i wolność odnosząc się do aspiracji Kijowa we wspólnocie. Włochy planują przeznaczyć 45 milionów euro na odbudowę Odessy. To znaczy, że przewidują jej silne zburzenie, bo tam zdaje się dużych zniszczeń jeszcze nie ma. A pani Pritzker, specjalna przedstawicielka USA do spraw gospodarczej odbudowy Ukrainy, potwierdziła zobowiązanie administracji prezydenta Joe Bidena do wsparcia Ukrainy. No to może być tylko krótkie, bo to może być do listopada. Przypomniała, że USA tymczasowo zniosły cła na import stali do Ukrainy, by wesprzeć gospodarkę tego kraju. No i w każdym razie Sikorski, jeszcze wróćmy do niego,
namawia Kijów do działania, doradził Kijowowi, by wykorzystał czas kryzysu, bo w tym okresie działania mogą być łatwiejsze niż w czasie pokoju. No, obiecałem Państwu, że będziecie się śmiali, no to macie teraz Sikorskiego jak na dłoni. Uważam, że tego typu wypowiedzi pana ministra jednak go w dalszym ciągu kompromitują. Co na tle na przykład, zrobię taki rzucik malutki, bo to też w Berlinie, w Bundestagu wystąpił pan prezydent Zełenski. No i oczywiście mówił to, co zwykle mówi. Natomiast istotne jest to, że opuściły salę podczas jego przemówienia prawie w komplecie dwie partie. Pierwsza AfD, to raczej nie dziwne. I liderzy AfD powiedzieli, że odmawiamy słuchania mówcy w stroju maskującym. Podkreślili, że kadencja Zełenskiego wygasła i że pełni on teraz jedynie funkcję prezydenta wojennego i żebrzącego. Oczywiście tam czterech zostało, natomiast partia BSW, czyli Sojusz Sary Wagenknecht, nie wzięli udziału w tej właśnie sesji, na której wystąpił ukraiński prezydent i uzasadnili to następująco. Prezydent Zełenski niestety pomaga obecnie promować wysoce niebezpieczną spiralę eskalacji i akceptuje ryzyko konfliktu nuklearnego o niszczycielskich konsekwencjach dla całej Europy. Dlatego nie powinien być honorowany specjalnym wydarzeniem w niemieckim Bundestagu. Symbolizowałoby to bezkrytyczną aprobatę dla jego polityki, której BSW nie może poprzeć. To ja już wiem, dlaczego oni dostali po naprawdę krótkiej rozbiegówce ponad 6% głosów. 6,3, tak. 6,3, po takim wstępie. W Polsce, wracając do początku naszej rozmowy, nie możemy liczyć na takie wystąpienia, chociaż tak, jako się rzekło, wystąpienie pana Zalewskiego bardzo mnie zdziwiło. Wiesz co, konkludując, myślę, że Rosja tak naprawdę w pewien sposób odpowiedziała na te wydarzenia, które my przed chwilą omówiliśmy, a więc chociażby na ten list podpisany przez marszałków sejmów krajów bałtyckich, komentując wybory do Parlamentu Europejskiego. Otóż Miedwiediew powiedział tyle, że trendy, które zostały ujawnione w tych wyborach, spowodują, że Ukraina niebawem utonie. I tutaj rację miał wczoraj Bojan, mówiąc tyle, że wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego i znaczne poparcie w tych wyborach partii takich jak partia Marine Le Pen i AfD wskazuje na to, że społeczeństwo europejskie jest mocno zmęczone wojną. Może również bać się wojny. Może czuć się zlęknione tą wojną. Zobaczymy, jak będą wyglądały wybory do Zgromadzenia Narodowego we Francji. Tak. Jeśli one powtórzą ten wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego, a wiele na to wskazuje, że powtórzą, tutaj myślę, że lewica może osiągnąć lepszy wynik, bo już dochodzą głosy, że lewica francuska się jednoczy na te wybory, tworząc taki front ludowy partii socjalistycznych, ekologicznych, ale partii ekologicznych związanych z myślą lewicową, a nie takich partii ekologicznych, jaką to partią ekologiczną są Zieloni niemieccy. A więc tutaj też ta strona lewicowa może osiągnąć lepszy wynik. Jeśli te wybory potwierdzą ten nurt, o którym mówimy, no to rzeczywiście również ze strony europejskiej strumień pieniędzy na wojnę może wysychać, może się kurczyć, szczególnie pod kątem wyborów w Stanach Zjednoczonych. Tak jest. Ja też wczoraj o tym mówiłem, że właśnie nie oceniałbym tego historycznego, znaczy przez ten historyczny punkt naszych komentatorów w naszych mediach głównego ścieku, że właśnie oto partie skrajnej prawicy dostały tam dużo głosów i że to jest niebezpieczne dla Europy. Ja to oceniałem i w dalszym ciągu tak uważam, że to jest głos nie tyle za skrajną prawicą, tylko to jest głos przeciwko wojnie.
Po prostu, tak. Bo te partie gwarantują, ale przynajmniej dają pewną nadzieję na to, że tą wojnę uda się odsunąć. I tak właśnie ludzie głosują w Europie i to jest sygnał. Jeżeli oni tego, ja mówię o Parlamencie Europejskim i o Komisji Europejskiej, tego nie odczytają, to są funta kłaków, nie wartość. Z tym, że jeśli rację miał Bauman, który od 2008 roku mówił, że jesteśmy w interregnum, bez królewia, w okresie bez królewia, tutaj cytując zresztą Gramsciego, i władza leży na ulicy i lewica powinna tylko po nią sięgnąć, no to warto podkreślić to, że lewica tego nie zrobiła, dała dupy z tego względu, że kiedy władza leżała na ulicy, to ta postanowiła się fraternizować z liberałami. Władza leżała na ulicy i sięga po nią radykalna prawica. W moim odczuciu na dłuższą metę jest to tendencja groźna, ale jeśli tylko patrzeć na fakt zakończenia wojny na Ukrainie, no to tak jak powiedział Maciek, tak, no jest to przyczynek do tego, aby mieć nadzieję, że ta wojna, finansowanie jej niebawem się skończy. Przy nadziei zatem pozostaniemy. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję Państwu za dzisiejszy program. Nie tracę ja z kolei nadziei na nieco inną rzecz, na to, że Państwo będą nas subskrybować, lajkować, a także wspomagać finansowo. Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy to uczynili do tej pory. Dziękuję Ci bardzo, Kamil, dziękuję Państwu. Do zobaczenia w następnych odcinkach.